Radio Łódź. Cieszymy się, że jesteście. Kibicujemy i będziemy kibicować. Faktycznie Mawion jest pierwszą z firm polskich, które mam nadzieję już niebawem wdrożą produkcję, czy jakkolwiek to będzie funkcjonowało, to jest tajemnica handlowa firmy, ale to właśnie stąd będą rozchodziły się, co niewątpliwie niebawem, kolejne dawki tak poszukiwanych na całym świecie szczepionek. W związku z czym kibicujemy, żeby te prace jak najszybciej zostały zakończone, żeby faktycznie firma, z którą podpisano umowę, czyli Novavax, uzyskała akceptację dotyczącą puszczenia do obrotu szczepionki, żebyśmy dzięki temu mogli myśleć, że mam nadzieję, że pod koniec roku, a może na początku przyszłego, wszystko wróci do nowy. The company, everyone that you see here has worked very hard over the last couple of months. The last couple of months were particularly hard. We were working on our lead product, and we know that we still have quite some work to do there. Faktycznie od kilku miesięcy próbowaliśmy znaleźć taką przestrzeń utylizacji tych naszych wcześniejszych doświadczeń, jak też dostępnego zakładu biofarmaceutycznego i znaleźć partnera, który byłby zainteresowany współpracą właśnie w zakresie wytwarzania antygenów szczepionkowych opartych o białka rekombinowane. No i tutaj zdecydowanym liderem tej części wyścigu o szczepionkę jest firma Novavax. To jest wielki sukces i wielkie wyróżnienie, że zdecydowali się na rozważenie współpracy z nami. We're particularly pleased to have this opportunity with Novavax, a company that has proven that they have a very strong track record. Their science is strong, and we believe they are a partner that we will be with for a long time. Jesteśmy dopiero jakby przed samym transferem tej technologii, w związku z tym nie mamy jeszcze takich danych ilościowych, prawda, jeżeli chodzi o potencjalne wolumeny. To, co chciałem jeszcze podkreślić, to że tutaj będziemy wytwarzać tą najważniejszą część szczepionki, czyli antygen szczepionkowy, czyli to białko, które powoduje po podaniu do organizmu pacjenta wywołanie odporności. Natomiast ten antygen szczepionkowy będziemy transportować do innego zakładu w Europie, gdzie będzie już bezpośrednio pakowany do fiolek i później opakowań zbiorczych.